W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z pierwszego listu świętego Piotra. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Dobry Boże, z głębi naszych serc dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam przeżywać kolejną niedzielę. Obdarzyłeś nas minionym tygodniem, w którym jak zawsze nie szczędziłeś nam swych łask. Na wieki będziemy Ci wdzięczni za wszystko, co dla nas robisz. Zawsze będziemy pamiętać o Twej dobroci. Ojcze, prosimy, błogosław nam w nowym tygodniu. Otwieraj nasze serca na spokój i łagodność. Pozwól, byśmy z pokorą podchodzili do wszystkiego, co spotka nas w najbliższych dniach. Błagamy, niech Duch Święty działa w naszym życiu. Niech chroni nas od zła i pomaga nam każdego dnia odmieniać się na lepsze. Pragniemy w bliskości z Tobą przeżyć każdą chwilę, którą ofiarujesz nam w swym miłosierdziu. Zawierzamy Tobie wszystkie nasze życiowe sprawy i tych, którzy są nam bliscy. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!